Moi mili, dźwięk inny od wszystkich. Ja tu wbiłem łopatkę. Zaraz wam pokażę, jaki to dźwięk. 70 wartość, przeskakuje pod całą powierzchnią. Patrzcie, co jest. No i witam was ponownie z nad jeziora. Praktycznie w tym samym miejscu zaczynam co ostatnio. Zacząłem i praktycznie od razu mam pierwszy fant wędkarski, oczywiście w postaci blaszki wędkarskiej. No tych blaszek dużo znalazłem takich, o, to jest jakiś tam kolorek, bo tamte inne, te stalowe, to po prostu obrastają kożuchem i gdzie z tego zostaje. A co wam powiem, jestem mile zaskoczony, że ten kożuszek spełnił swoje zadanie, bo dzisiaj też wieje. Mam nadzieję, że wiatru oczywiście nie będzie słychać, bo już te podmuchy to nie do zniesienia były po prostu. Także wpadłem chyba w końcu na metodę, która pozwoli normalnie w wietrze funkcjonować w tej kamerze. Ale to jeszcze zobaczymy, on czasami tu wystawał, nie wiem, trochę go przyciąłem. Także jeszcze nie wiem, czy zobaczymy, bo tak tu nie widzę, nie, na tym małym ekraniku. Dobra, lecę dalej po prostu i tyle, nie? Moi mili, dźwięk inny od wszystkich. Ja tu wbiłem łopatkę. Zaraz wam pokażę, jaki to dźwięk. 70 wartość, przeskakuje pod całą powierzchnią. Patrzcie, co jest. Nie jestem pewien, ale będzie chyba sreberko. Tak, to będzie sreberko. Ale numer. Kopalnia srebra powróciła. Ale numer. Ma Bozia. Bozia czy nie Bozia? Kurczę. O! Jest i kurczę. Tak, to chyba jest Bozia. Ale fart dzisiaj, kurczę, jeszcze raz powiem. Z drugiej strony chyba nie ma nic. No patrzcie, można jeszcze tu wydobyć srebro? Można. To jest takie malutkie. Wieje mocno, powiem wam, dzisiaj potężnie wieje. Sam jestem ciekaw, jak zadanie spełnia ten. Może tu łańcuszek gdzieś jest. Zaraz posprawdzam. W ogóle to nie mówiłem, że z simplexem oczywiście wyszedłem, bo ma padać do tego jeszcze dzisiaj. O, teraz to wieje. O, będzie test dla kożucha. Jak będzie dobrze, to będę już go brał zawsze. No pięknie. Tu już widzicie na pewno. Super, kurczę, już udany wypad. Już mogę wracać. Dobra, do następnego, mam nadzieję. Ziemia jest normalnie jak beton w tym miejscu. Łopatka się wbija na 1,5 cm, a mamy pierwszą monetę dzisiaj. Jakąś. Pewnie grosik. O, widzicie, Simplex nie miał problemu z tym grosikiem. Co prawda płciutko był, wiadomo. Pewnie ten starszy. Powiem wam o Simplexie, że on nie jest taki właśnie, jak tam mówią, że drobnicy nie chwyci. No chwyci, no. Choćby nawet ta Bozia malutka. No widzieliście, jakie to malutkie było. Już bez przesady normalnie, słuchajcie. Ja wiem, to wszyscy, co tam by chcieli, co są wkurzeni, ja już to mówiłem, że mają po parę tysięcy wykrywacza. Próbują mówić wszystko, wmówić tym, co tego Simplexa kupują, wszystkie jego wady, nie? Za 1269 zł. Dobra, lecę dalej. Winekta.
A i patrzcie, w tym milionie sygnałów, jakie tu są, kolejna monetka się trafiła. 5 groszy. To jest współczesne. Ale jaki zachowany. Dziwny kolor. Koloru dziwnego dostało. Nie wiem, może tu przeszperam, bo jest pełno sygnałów. Pokażę wam, jeden na drugim jest sygnał. A czekajcie, bo już mi się zdarzyło, że na wyciszonym chodzić mam. Trzeba mieć nerwy na tej plaży, wam powiem. Ale i tak to jest mało w porównaniu z tym, co z Wistą tu się działo. Tu po prostu strasznie trzeba było wyczulony mieć. A tu przynajmniej mogę na ID popatrzeć, bo już mniej jak 30 to rzadko co kopię. Bo po prostu same zrywki, same te folie i takie inne. Kolejny dołek i chyba blacha jest. Tak, jest blacha. Patrzcie, o, będzie blaszka. Kolejna blaszka, dzisiaj druga. Ależ to zaklejone jest w tej glinie, powiem wam. Ta chyba też nie jest stalowa, chociaż ja wiem. No dobra, mamy kolejny fan wędkarski. I tyle o tym. No i mamy pierwszy konkretniejszy ołów. Takie małe wcześniej były. O. Ale te krowy takie wielkie, co tu były, gdzie one są. O, zaczynają coraz ładniejsze wychodzić. Taka łezka. Ołowik. Ale wieje, powiem wam. Dobrze, że ten kożuch dzisiaj mam. Jeszcze raz się powtórzę. No i lecę dalej. A kto potrafi z wody wyciągnąć i to jeszcze suchy kamień? Taki teren magiczny. Magiczny teren, magiczny Dolny Śląsk. Patrzcie, o. Nogą przymiecione. I mamy monetę. Jakaś pewnie. Czekajcie, co to jest? A, jest plusik. Już mnie zmyliło, myślałem, że jakaś ciekawsza będzie, ale no plusik też niezły jest. Tylko mnie zastanawia, no tyle razy tu chodzone i taka duża moneta pominięta. Może tą górkę warto się przyjrzeć właśnie teraz i to zrobię. Czemu ja mam tak mało baterii, mnie to zastanawia. Połowa mi już zżarło. Przecież nie jest aż tak zimno. Żeby nie wyszło tak, że telefony będę musiał nagrywać znowu. Dziwne. O. O taką kiełbachę mi chodziło. Patrzcie. O, to już jest kiełbaska większa. O. Miałem taki sygnał potężny. 30 parę. Wiadomo, złoto może być na ten sygnał, ale jest ołów. Część ołowi tu po prostu tak sobie leży jak ten. Woda jeszcze raz to przepłukała, jak tu była niedawno. I tyle, zbieram okiem. Yeah. I've been
been staying strong on my feet, keeping my heels below my knees, but I can't help feeling weak. Every day I wake up, it's harder to breathe. And we've been on the same grid, but you feel so distant. Is it distance that's killing my vision? I can't see a way making it through this. So tell me you feel the same. Nówka sztuka. Komuś wypadł. Tutaj jest ekstremalny teren, powiem wam. Kąt nachylenia po jakieś, nie wiem, prawie 45 stopni chyba. O, i taką małą blaszkę mam. Ktoś mi kiedyś mówił, do czego to są. Podlodowy? Nie wiem, nie chcę kłamać. No, ale będę się chyba zwijał, powiem wam. Chyba że coś wpadnie, ale wątpię, bo tu już trochę chodzę. Tam parę rzeczy jest, no i najważniejsze jest sreberko, słuchajcie. Kolejny wypad, znaczy kolejny. Tam na polu było i teraz jest tu. Nad jeziorem, to mnie cieszy podwójnie. Także film z tego jakiś tam sklecę pewnie. A wam dziękuję za to, że oglądaliście mnie. Za łapy w górę oczywiście, za łapy w dół. Nikogo nie namawiam. Nikogo nie proszę, także do następnego filmu, cześć.